Szału tu nie ma, powiem wam szczerze. No i wszystkie są dosyć brudne. Zastanawiacie się, co robiliśmy wśród tych ekskluzywnych, designerskich hoteli. Ślepa uliczka. I tam jest ślepa uliczka. Jest to ona, rozciąga się już przed nami. Także nocka przerąbana. Cześć, witamy was w nowym vlogu. Cześć, witamy was z Antalii. A raczej z takich peryferii Antalii, ale zaraz pokażemy wam całą okolicę. No, szału tu nie ma, powiem wam szczerze, ale jest z tym miejscem związana pewna ciekawostka, o której może niektórzy z was nie wiedzieli. Jesteśmy tak pośrodku niczego, a raczej między, w takim przesmyku między starą Antalią a tą nowoczesną dzielnicą Lara. I jest to takie jedyne miejsce, gdzie jest cisza i spokój. Nie jest zbyt malowniczo, jest tu kilka miejscówek, ale wszystkie są dosyć brudne. No, ale tak jak wspomniałam, mogliśmy przynajmniej odpocząć i wyspać się w ciszy. Sercem Antalii jest stara dzielnica Kaleici, do której zaraz pojedziemy. A po drugiej stronie znajduje się, tak jak już wspominałam, dzielnica Lara, która jest położona nad plażą Lara i jest takim wielkim, ogromnym kurortem. Można powiedzieć, że nawet takim oddzielnym miastem, bo jest tam po prostu wszystko. Tak, i taka ciekawostka, że hotele wybudowane są w kształcie znanych budynków na świecie, jak na przykład Pałac Kremlowski, Pałac Wenecki, Pałac to... Topkapi. Tak, dokładnie. A również znajduje się tam statek, Titanic. Lara z języka chetyckiego oznacza piasek. I wszyscy mówią, że jest to piękna, piaszczysta plaża, ale ja bym to coś nazwała raczej żwirkiem. Pewnie zastanawiacie się, co robiliśmy wśród tych ekskluzywnych, designerskich hoteli. Bo oczywiście byliśmy tam i nocowaliśmy. Byliśmy 2 dni. A to ze względu, że akurat na urlopie w tym miejscu byli nasi znajomi, także pojechaliśmy tam się z nimi spotkać, no i przez to odwiedziliśmy tak komercyjne miejsce, ale szczerze mówiąc, jakby ktoś chciał przyjechać tutaj na wakacje, to naprawdę nigdzie nie musi się ruszać, bo tam jest wszystko w jednym miejscu. Jedynym mankamentem w tamtej dzielnicy są ceny. Za wszystko naprawdę trzeba sporo wybulić. I tutaj pozdrawiamy naszych znajomych, Ewelinę, Roberta, Beatkę i Tomka. Oni nam dużo o tym opowiedzieli. No i mamy dla was takie tipy. Tak, jednym z nich jest zamawianie jedzenia w restauracji. Zanim zabierzecie się do tego, to trzeba uzgodnić cenę, jeżeli takich cen nie ma przy wejściu do restauracji. A to dlatego, że zjedzony posiłek może się okazać najdroższym w życiu. No a po zjedzeniu cóż nam pozostaje? Trzeba zabulić. Niestety. Także uważajcie na takie rzeczy, jeżeli podróżujecie w tej części Turcji. No dobra, nie będziemy was już więcej zanudzać. Jedziemy do starej części Antalii, do serca, do bramy tureckiej Riviery. Jesteśmy 20 minut od centrum, od starówki, tam gdzie chcemy dojechać. I tak mi się wydaje tutaj bardzo lokalnie. Przed chwilą mijaliśmy jakiś bazarek, w sumie sami Turcy. Ciekawe jak to będzie na starówce wyglądało. Bardzo dużo blokowisk. I na co jeszcze zwróciłem uwagę, to praktycznie co jakieś pół kilometra widzę klinikę dentystyczną. Chyba będziemy mieli problem tu z parkowaniem. Już jadę dobrych parę minut i nie mogę nic znaleźć. A już bym chciał gdzieś tu stanąć. Przed nami znajdują się dawne mury miejskie. O, tam jest chyba brama Hadriana, o ile dobrze kojarzę. Ale my musimy znaleźć miejsce, żeby zaparkować gdzieś. No, słabiutko to wygląda. Nie wiem, gdzie mam jechać. Ślepa uliczka. I tam jest ślepa uliczka. A tu też jest ślepa uliczka, prawda?
No wiem, ale próbuję gdzieś wykręcić. No, tamten jedzie tyłem. Na żyletki się z nami mija, uważaj. No wiem. Co najlepsze, tu są wszędzie zakazy zatrzymywania się, tak? Tak. A tu pan po lewej stronie też niezbyt desperat. Wow, nie wiem, czy stanąć, czy stanął na chodzie. Zmieścił się z przyczepką ten. Zaparkowane. No, ale w szoku jestem. Po prostu mam, nie wiem, z 20 cm z przodu, 20 z tyłu. Okay. Ale wpasowałem się za pierwszym razem. Nie wiem, z jakim widoczkiem? No, z widoczkiem, jak dobrze pójdzie, to może tu na noc zostaniemy. Powolutku ruszamy na starówkę Antalii. Na razie jeszcze taka nowoczesna część, jakieś baseny, jakieś taki nowoczesny amfiteatr, nie wiem co to jest. Ale tak przytulnie jest, nie? Nie jest tak źle. Zobaczymy, ile nam zajmie, żeby dojść od tej naszej miejscówki. Jest, to ona rozciąga się już przed nami. O Jezu, jaka cudowna, jaka piękna. Tyle Hadrian Kapisi, właśnie po to tutaj przyjechaliśmy, bo Paweł nie mógł nie zobaczyć bramy Hadriana. Oczywiście. W murze otaczającym Antalię były 4 bramy. Niestety tylko jedna się zachowała, właśnie ta, Hadriana. Wybudowano ją na cześć cesarza, który przybył tu w 130 roku. Zwróćcie uwagę, jakie są żłobienia od kół wozów, które tu kiedyś wjeżdżały. Niesamowite. Tak się kręci filmy, Paweł. No nie chciałam tu przyjechać, ale powiem, nie ma lipy. Jest czat. W czasach antycznych pewnie nie było tak łatwo dostać się do tego miasta bez żadnej kontroli. Ale nam się udało. Zero bo policji. Nie jesteśmy w czasach antycznych. Oj, i już mi się podoba. Wkraczamy tym samym do Starego Miasta. Jak na razie jesteśmy bardzo mile zaskoczeni wyglądem starówki w Antalii. W końcu miasto tureckie, które ma taką prawdziwą starówkę z klimatem, gdzie są wąskie uliczki, stare domki, kafejki, puby, restauracje. I to wszystko jest bardzo fajnie wykonane, bardzo ładnie, klimatycznie. No, bardzo nam się podoba, naprawdę. Idąc tą główną aleją, dochodzimy do punktu kulminacyjnego, czyli do morza. Czyli jest do portu. Do portu, jest tam wieża, do której właśnie zmierzamy. Tak poważnie, jest to rzymska wieża wybudowana w II wieku naszej ery na bazie koła. I jak widzicie na dole, jeszcze widać rzymskie łaźnie. Cały czas trwają tu prace archeologiczne. Jak widzicie, w tamtym miejscu odkrywają powolutku jakąś piękną rzymską mozaikę. Teraz powoli udamy się do portu, który miał początki jeszcze przed czasami rzymskimi i znajduje się gdzieś tam. Monika, ja już chyba wiem, dlaczego tak bardzo mi się tutaj podoba w tej Antalii. Mi się też podoba. Jest bardzo dużo takich zakątków zielonych, gdzie można sobie odpocząć. Jest bardzo dużo drzew, roślin. Super, to wszystko tutaj się komponuje z tymi starymi domami naokoło. Jest mnóstwo takich parczków, przytulnych skwerków, ławeczek. No ogólnie jest taki bardzo przyjemny klimat. Podoba nam się. Bardzo. Mówiliśmy właśnie o takich zakątkach, sekretnych ogrodach i mamy kolejny.
tymi krętymi uliczkami wreszcie dotarliśmy do portu. No, pięknie jest położony, jest to starożytny port. Widać jeszcze dookoła właśnie ten mur. Można popłynąć sobie w rejs statkiem. Bardzo klimatyczne miejsce. Z Moniką również stwierdziliśmy, że jest to chyba ulubione miejsce spotkań młodych ludzi, bo jest ich tutaj bardzo dużo. A a propos rejsów statkiem, wydaje mi się, że warto przypłynąć się wzdłuż wybrzeża, ponieważ będziemy mogli podziwiać wodospady, które spadają prosto do morza, jak również są tutaj ukryte jaskinie, które też są warte odwiedzenia. No i wszystko warto zobaczyć o zachodzie słońca. Trudno wierzyć, że miasto to przy tak bogatej historii starożytnej przeżyło rozkwit dopiero w latach 80. I to ze względu na turystykę właściwie, bo no, kiedy zaczęli przyjeżdżać tutaj ludzie, odwiedzać to miejsce, Rivierę Turecką, miasto przeżyło boom. Wydaje mi się, że z jednej strony to bardzo dobrze, bo zaczęto opiekować się licznymi zabytkami w tym mieście. Znalazły się pieniądze. No i możemy podziwiać teraz, jak to wszystko pięknie wygląda. Tak sobie myślę, żeby wyślizgać taki kamień, no to trochę ludzi musiało tędy przejść. A za czasów starożytnych pewnie tragarze z rybami, z innymi produktami cisnęli do miasta pod górkę. Jak Monika teraz z naszym plecaczkiem. One są naprawdę ślizgie. Jak ja się cieszę, że my tu trafiliśmy. A pewnie widać to po naszych twarzach i widzowie, którzy już nas dosyć długo oglądają, wiedzą, że to jest nasz klimat. Uwielbiamy odkrywać takie zakątki i chodzić po takich miastach. Ale już powoli jesteśmy zmęczeni. Teraz mamy cały czas pod górkę, więc no. Trochę będziemy sapać. Troszkę. A jeszcze bardziej się cieszę na samą myśl, że mam nadzieję uda mi się uchwycić piękno tego miasta przy oświetleniu latarni. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Monika, gdzie ty mnie ciągniesz? Przez święta już się skończyły. Ale to jakiś jest market noworoczny chyba, także... Oj. Wreszcie w domu. Tak nam ślinka ciekła, jak przychodziliśmy obok tych restauracji, ale nie mogliśmy nic zjeść, ponieważ... Ja miałam wczoraj rewolucje żołądkowe po tym luksusowym jedzeniu, więc dzisiaj nie zdecydowałam się po prostu. Muszę odpocząć i zjeść coś lekkiego, także przyszliśmy do wana po prostu. No, Monia brała jakieś probiotyki, w ogóle jakieś elektrolity dzisiaj, bo wczoraj naprawdę było źle. Ale dzisiaj już śmigała po mieście. Także o tyle dobrze. No co, no jemy kolacyjkę. Ogólnie starówkę w Antalii możemy naprawdę polecić. Nawet byliśmy delikatnie zszokowani, że praktycznie w każdej restauracji w menu były ceny. Także to też jest fajne, że... Nie było jakoś bardzo drogo. No było drożej niż wszędzie, ale to nie było no, ale zależy w jakim miejscu. Nie było źle. No nic, jemy i wracamy na miejsce. Tam gdzie byliśmy, no bo tam w sumie nam się podobało, cicho było i tyle, nie? Mhm. Mam nadzieję, że w nocy znowu będzie cicho. A z wami widzimy się rano. Matko, co tu się dzisiaj dzieje? Miało być cicho i spokojnie. Mieliśmy odpocząć tej nocy. Wróciliśmy na to samo miejsce, co byliśmy wczoraj, ale obudziła nas taka wichura. Po prostu wiatr wiał. Jak szalony, bujało vanem, deszcz padał,
Także nocka przerąbana. Sami widzicie ten kemping, co tu jest, czy nie wiem, co to było, w totalnej rozsypce. Coraz więcej rzeczy lata w powietrzu. Na szczęście wiatr wieje w tamtą stronę i raczej nic z tamtych elementów tego budynku, ewentualnie jakby poleciały w powietrze, to raczej tutaj nie dolecą. Takiego szalonego morza to już dawno nie widziałem. Zdecydowaliśmy z Moniką, że zostajemy w tym miejscu, ponieważ jest tu blisko miasto. No i czujemy się bezpiecznie. No. Zamykaj, zamykaj! Bo wieje jak do środka. Nie wiem, no. Masakra. Kurde. Słuchajcie, to jest jakaś burza piaskowa. Czuję się jak w Maroku. Jeżeli ktoś nie widział naszego filmu, to gdzieś pojawi się tutaj, bo tam też przeżyliśmy taką piaskową burzę na Saharze. Teraz nie jesteśmy na Saharze, ale jak widać, warunki atmosferyczne podobne. Tak, ale prawie. Prawie. Prawie jak na Saharze. Korzystając z tego, że no, jesteśmy uziemieni w wanie, nastawiam rosół. Tak jak Wam wczoraj wspominałam, ostatnio źle się czułam, miałam jakieś, nie wiem, zatrucie pokarmowe, czy jakiś roztrój żołądka. Trochę już mi przeszło, ale stwierdziłam, że rosół to najlepsze lekarstwo. Także robimy rosołek. Standardowo gotujemy go na naszej wielofunkcyjnej patelni firmy Terrasfera. Turcy mnie po prostu zadziwiają. Nieważne, czy pada, czy nie wiadomo, co się dzieje, oni po prostu idą sobie na piknik. Na piknik. Przyjechali samochodem, o i proszę bardzo. Chyba jednak będzie powrót, bo zaczęło bardzo padać. Chwilka zastanowienia. Jednak wracają do samochodu, widzicie? No, za bardzo chyba pada. Jednak jak wieje, to nie szkodzi, ale jak deszcz, to jednak deszcz. Na szczęście na rosół wszystko można dostać w Turcji. Jest dobrej jakości kurczak, taka kura w sumie. No marchewka, nie ma jedynie pietruszki, ale ja dodaję selera. Mam natkę pietruszki. Właśnie nie wiem, dlaczego jest natka pietruszki wszędzie, a nigdzie nie ma korzenia. Nie wiem, co oni robią z tymi korzeniami. Może ktoś z Was wie, to dajcie znać w komentarzu. Zawsze mnie to zastanawiało, dlaczego natka jest, a nie ma korzenia. A może to nie jest natka pietruszki? No to jest natka pietruszki. Smakuje jak natka pietruszki. Jest cebulka, będzie pieczona do rosołku, będzie się wolno, długo gotował. Mam jeszcze lubczyk. No i jakieś tam przyprawy, jakiś listek laurowy. Rosół się powoli gotuje, bardzo powoli, żeby był bardziej taki, jak to się mówi? Aromatyczny i żeby wyciągnąć z kości i z warzyw wszystkie drogocenne składniki, które mnie uleczą. No, trzymajcie kciuki. Tak, żeby nas nie zwiało, no i żeby mi się też polepszyło. Będzie dobrze, mami. Ja w to wierzę. No, także dzięki, że byliście z nami. Widzimy się w środę. Także ten, kto nas nie subskrybuje, zapraszamy do subskrypcji. Zostawcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę. No i do zobaczonka, miłego wieczorku. Do zobaczenia, hej! Hej!